Szanowni Państwo, witamy na konferencji prasowej w sprawie, która dotyczy każdego z nas. Każdy, kto ogląda tę konferencję, jest opodatkowany i to nie w małych kwotach, a będzie jeszcze gorzej, bo Unia Europejska przyspiesza swoje wszystkie zielone pomysły. Mowa jest tutaj o europejskim podatku, w skrócie ETS. Szanowni Państwo, mam przed sobą projekt ustawy, który miałem zaszczyt jeszcze przygotowywać, jak byłem członkiem Rady Ministrów. Ten projekt ustawy zakłada pokazanie jasno Polakom, ile miliardów wycieka z polskiej gospodarki, z polskich kieszeń do spekulantów, do różnych instytucji finansowych. Ucieka z polskiej gospodarki, ucieka z Polski. Razem z panem ministrem Januszem Kowalskim od wielu lat zajmujemy się tą problematyką, która dotyczy wszystkich rachunków. Jeżeli ktoś, oczywiście każdy płaci więcej, płaci dzisiaj 100 zł, płaciłby 100 zł, to 30-40%, czyli 30-40 zł, to jest ten europodatek, a będzie coraz więcej. Dlatego przedstawiamy w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość projekt ustawy, który zobowiązuje ministra klimatu i środowiska do raportu co roku, ile miliardów ucieka z naszej kieszeni, żebyśmy skończyli wreszcie dyskusję, że to jest tak, że ktokolwiek na tym zarabia, polski przedsiębiorca. To jest haracz, unijny haracz, który wypływa z polskiej gospodarki, stąd uważamy, że rozwiązania ustawowe, o których mówił całkiem niedawno pan minister Kowalski, pan minister Mariusz Błaszczak, jak i ta ustawa jest absolutnie kluczowa, dlatego do laski marszałkowskiej przedłożymy stosowny projekt wraz z uzasadnieniem, dlaczego ten projekt powinien wejść w życie. 1 lipca każda polska rodzina zada sobie podstawowe pytanie. Dlaczego rachunek za energię elektryczną wzrasta o 50%? Dlaczego gaz ziemny w Polsce będzie droższy o 50%? Powodem jest podatek energetyczny Unii Europejskiej, rosnące ceny uprawnień, konieczność zakupu przez polskie firmy tych spekulacyjnych uprawnień. W związku z tym złożyliśmy w zeszłym tygodniu jako Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość projekt uchwały. Uchwały wzywającej Donalda Tuska do tego, aby na najbliższym posiedzeniu Rady Europejskiej przedstawił żądanie reformy unijnego systemu handlu emisjami po to, żeby obniżyć dla milionów polskich rodzin i dla całej polskiej gospodarki, obniżyć koszty energii i ciepła oraz gazu ziemnego. W tym tygodniu wracamy do projektu ustawy rządu Prawa i Sprawiedliwości, którym nie był zainteresowany gabinet Donalda Tuska, który pokazywałby każdego roku, ile Polska traci na tym spekulacyjnym unijnym systemie handlu emisjami, który jest głównym powodem podwyżek cen energii i ciepła w Polsce, ale i również gazu ziemnego. Na zapytanie pani minister Henning-Kloska moje w sprawie właśnie bilansu dotyczącego uprawnień CO2 odpowiedziała w sposób kompleksowy i z tej odpowiedzi rządu Donalda Tuska wynika jasno, że w obecnej perspektywie budżetowej Unii Europejskiej, czyli w latach 2021-2027, Polska netto, na czysto straci na tym podatku energetycznym EU ETS 100 miliardów złotych. Czyli to jest blisko tyle, ile wynosi część dotacyjna KPO, która wynosi około 109 miliardów złotych. Powtarzam, 100 miliardów złotych, czyli co piąta złotówka, która płynie do Polski z Unii Europejskiej w tej perspektywie budżetowej, zostanie wytransferowana całkowicie poza Polskę i Polska poniesie ten koszt. Szanowni Państwo, dlaczego ta kwestia jest bardzo ważna? Dlatego, że z jednej strony uderza to w polskie rodziny, ubóstwo energetyczne się zwiększy, Polacy dostaną gigantyczne podwyżki za energię i za ciepło, a rząd Donalda Tuska w tej sprawie nic nie robi. Po drugie, uderza to w polski biznes, który staje się mniej konkurencyjny. Ceny żywności, ceny produktów, ceny usług będą dla Polaków rosnąć. To będzie główny czynnik inflacyjny w najbliższych miesiącach. Niestety, Główny Urząd Statystyczny potwierdził, że znowu inflacja jest na trajektorii wzrastającej i te podwyżki energii, ciepła i gazu ziemnego spowodują, szanowni państwo, że niestety inflacja może ponownie być bardzo wysoka. I szanowni państwo, wzywamy tutaj rząd Donalda Tuska, aby w tej podstawowej dla polskiej gospodarki sprawie w końcu zaczął coś robić. Ja serdecznie dziękuję panu ministrowi Jackowi Ozdobie, który przygotował ten projekt ustawy, który będę miał zaszczyt prowadzić w Sejmie, za jego podstawową deklarację, że w Parlamencie Europejskim jako poseł reprezentujący
Rzeczpospolitą Polską będzie walczył o to, aby była dokonana właśnie reforma unijnego systemu handlu emisjami. Bo zdaniem Prawa i Sprawiedliwości i suwerennej Polski ta sprawa powinna nas ponadpolitycznie wszystkich łączyć. I serdecznie oczywiście gratuluję panu ministrowi Jackowi Ozdobie świetnego wyniku i wyboru do Parlamentu Europejskiego. Jestem przekonany, że nasza delegacja, delegacja Prawa i Sprawiedliwości doprowadzi w końcu do przełomu. Zresztą my mówimy wprost, że naszym zdaniem 53 polskich europosłów powinno jako warunek sine qua non poparcia dla nowego szefa Komisji Europejskiej postawić właśnie kwestię unijnego systemu handlu emisjami po to, żeby Polska nie traciła 100 miliardów złotych, ponieważ te pieniądze powinny być przeznaczane na zbrojenia, te pieniądze powinny być przeznaczane na bezpieczeństwo, te pieniądze powinny być przeznaczane na budowę na przykład elektrowni jądrowej, a nie wypływać na spekulacyjne uprawnienia CO2 na giełdę w Lipsku czy w Londynie. Dlatego jeszcze jednym zdaniem liczymy oczywiście na poparcie wszystkich sił politycznych, bo tu chodzi o transparentność. Ten projekt nie zmienia tak naprawdę poza oczywiście podejściem, ale jak mają Państwo w uzasadnieniu, chodzi o to, aby wprowadzone rozwiązania zapewniały obywatelom informacje na poziomie zbiorczym, żeby po prostu Polacy wiedzieli. W każdym momencie będą mogli wejść na strony odpowiednie Biuletynu Informacji Publicznej i zobaczyć, ile miliardów wypływa z polskiej gospodarki.